No siemanko, dzisiaj sprawdzimy sobie noise blockera Elupa X ARGB. Elupa zna chyba każdy, jest to wentylator już wręcz legendarny, ale wersja 140 mm jest trochę inna, ponieważ jej grubość wynosi aż 29 mm. Pamiętacie Fantexa T30? No właśnie, zapowiada się ciekawie, więc zapraszam na materiał. Elup od samego początku słynie ze swojego designu oraz opatentowanej budowy rotora o nazwie Bionic Rotor. W standardowym wentylatorze końcówki łopatki wytwarzają duże wiry powietrza, co przekłada się na wyższy hałas. Technologia w Elupie niweluje ten problem poprzez połączenie ich ze sobą. Pozwala to na zmniejszenie hałasu, oporów i zużycia energii nawet do 30%. Na dolnej części wszystkich 9 łopatek zostały zastosowane mikrowcięcia w celu optymalizacji akustycznej. Elementy wpływające na obniżenie hałasu znajdziemy także na tylnej części obudowy w postaci małych wypustek. Cały rotor został wykonany z przeroczystego tworzywa o nazwie Bayer Macrolon, który według producenta zapobiega osiadaniu się na nim kurzu. Dodatkowo silnik zabezpieczony jest przed kurzem poprzez zastosowanie pyłoszczelnej obudowy. Za to cała rama wentylatora to tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, czyli PBT. Na rogach nie zabrakło antywibracyjnych podkładek, które swoją drogą możemy bez problemu wyjąć. W zestawie dostajemy 4 śrubki, ale są one dłuższe od standardowych. Jest tak dlatego, ponieważ ten wentylator do obudowy montujemy trochę inaczej. Na śrubkę zakładamy gumową tulejkę, przekładamy przez otwory montażowe wentylatora i od drugiej strony już do obudowy przykręcamy wentylator nakrętką. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłuższych śrub użyć do montażu na chłodnicy. Jeśli chodzi o podświetlenie, to muszę przyznać, że stoi ono na bardzo wysokim poziomie. Wentylator posiada 8 adresowalnych diod RGB, a podświetlenie jest mocne oraz równomierne. To, co mi się podoba w Elupach, to to, że mamy tutaj takie krótkie przewody i sami decydujemy tak naprawdę, jakie długie są nam potrzebne, ponieważ w zestawie dostajemy przedłużki 20 oraz 50 cm. I to jeśli chodzi o 4 pin PWM, jak i 3 pin ARGB. I tak coś bardzo szanuję i inni producenci według mnie powinni coś takiego też stosować. Zerknijmy, jak Elup X wygląda na papierze. Wentylator może pracować z prędkością od 300 do 1500 RPM, ale jeśli sygnał PWM jest mniejszy niż 10%, to wentylator przestaje się obracać. W oczy rzuca się dosyć wysokie ciśnienie statyczne oraz przepływ powietrza jak na obroty rzędu 1500 RPM. Grubość wentylatora robi tu swoje. Warto jeszcze wyróżnić tutaj autorskie łożysko NB Nano SLI 2, które korzysta z technologii lewitacji magnetycznej. Żywotność takiego łożyska według producenta wynosi 120 tysięcy godzin. Zastanawiać jednak może to, że noise blocker posiada tylko 2 lata gwarancji. Jak na produkt klasy premium za takie pieniądze oczekiwałbym dłuższego okresu gwarancyjnego. Jak zerkniemy sobie na wykres głośności, to widzimy, że Elup nie należy do najcichszych wentylatorów. Nie jest to najgorszy wynik, ale zdecydowanie jeden ze słabszych w zestawieniu. Testy wydajności standardowo zaczynamy od sprawdzenia, jak wentylator radzi sobie na stałych obrotach. No i trzeba przyznać, że noise blocker wypada tutaj bardzo dobrze, zajmując 3. miejsce. Niestety to, co rzuca się w oczy, to słaba kultura pracy. Wysoki poziom hałasu sprawił, że po normalizacji do 35 dB Elup nie wypada już tak różowo. Plasuje się mniej więcej w połowie stawki, nie jest to zły wynik, ale po wentylatorze o grubości 29 mm spodziewałbym się więcej. Praktycznie identyczną sytuację obserwujemy po zwiększeniu progu głośności do 39 dB. Przy maksymalnych obrotach po raz kolejny Elup jest w połowie wykresu. Szału nie ma, no i trzeba wziąć pod uwagę, że kilka wentylatorów w otoczeniu noise blockera jest jednak cichszych lub na podobnym poziomie. No to teraz sprawdźmy konfigurację pól. Przy stałych obrotach po raz kolejny Elup triumfuje na podium, ale tym razem już na 2. miejscu. Jednocześnie poprawiając swój wynik w stosunku do pusha o 0,8 stopnia. Poziom hałasu jest raczej zbliżony do wentylatorów w otoczeniu, ale finalnie i tak jest to 3. najgłośniejszy wentylator. Aż trudno uwierzyć, co stało się przy normalizacji hałasu. Elup wypada tutaj tragicznie, zajmując przedostatnie miejsce. Jak widać, niskie obroty w Elupie niestety nie generują wystarczającego ciśnienia na chłodnicy w konfiguracji pól. Sytuacja bardzo zmienia się po zwiększeniu głośności do 39 dB. Wentylator odbija się od dna i można powiedzieć, że jest to już dobry poziom wydajności. Wniosek jest taki, że Elup w konfiguracji pól potrzebuje jednak trochę wyższych obrotów. Jak liczycie na wysoką wydajność przy bezgłośnej pracy, to nie jest to wentylator dla Was.
No i co, jesteście zaskoczeni wynikami noise blockera? Ja powiem szczerze, że tak, ponieważ spodziewałem się, że ten wentylator zmiecie tutaj wszystko ze względu na swoją grubość. Ale to pewnie po doświadczeniach z Fantexem T30. Ale zaczniemy sobie od rzeczy, które mi się podobają i zdecydowanie jest to świetna, fenomenalna jakość wykonania. Ten wentylator jest naprawdę solidny i to czuć. Dodatkowo jest bardzo estetyczny, mamy dobrej jakości równomierne podświetlenie ARGB. Dodatkowo krótkie przewody i do tego możemy sobie wybrać, czy chcemy 20 cm, czy może 50. Bardzo fajne rozwiązanie. Podoba mi się jeszcze ten system antywibracyjny, który polega właśnie na tej długiej śrubie, przy montażu oczywiście w obudowie, tej tulejce takiej gumowej i od drugiej strony sobie przykręcamy tą nakrętką. Jest to bardzo wygodne i spełnia swoją funkcję. No a jeśli chodzi o wydajność, to jest całkiem nieźle, ale wentylator jest przy tym głośny i żaden z niego noise blocker. I tu jest problem, ponieważ przy normalizacji wypada po prostu ok. No nie zrujnuje Wam to wydajności custom loopa czy IO, ale uważam, że jest to już niestety trochę stara konstrukcja, ma trochę lat na karku i w tej cenie, do której zaraz przejdziemy, no są wentylatory na rynku, które oferują po prostu lepszą wydajność, lepszą kulturę pracy. Powiem tak, jeśli oczekujecie od wentylatora świetnej, fenomenalnej jakości wykonania, dodatkowo podoba Wam się wygląd, design noise blockera, chcecie mieć ładne, równomierne podświetlenie ARGB na wszystkich łopatkach, no i macie miejsce w obudowie, bo przypominam, że jest to 3 cm konstrukcja, jeśli chodzi o grubość, to tak, możecie wybrać sobie noise blockera, ale uważam, że w cenie 150 zł jest lepsza opcja i jest nim nowy wentylator od EKWB, dokładniej EK lub Fan 140, który oferuje lepszą wydajność, lepszą kulturę pracy, wyższy zakres obrotowy, czyli ta maksymalna wydajność też będzie lepsza i też jest dostępny w wersji ARGB, bardzo fajnej. Także sami musicie ocenić, czego Wam potrzeba. Dodatkowo EK jest tańszy, bo no niestety 150 zł za wentylator. W tej chwili z taką wydajnością na tle innych wentylatorów i tylko z dwuletnią gwarancją. Wentylator premium z dwuletnią gwarancją, no to no według mnie po prostu słabo. Aha, jeszcze jedna sprawa. Pamiętacie dziwne dźwięki, które wydaje Arctic? Muszę powiedzieć, że noise blocker też jest na to podatny. Czasami występuje to na stałych obrotach, ale najczęściej przy zwiększaniu obrotów. Także jak macie jakieś tam nastawy, które no po prostu zwiększają Wam obroty w zależności od nie wiem, temperatury CPU czy tam cieczy, może być to uciążliwe od strony właśnie e-loopa. I to chyba tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Do następnych filmów. Na razie. Cześć.